Pan profesor Rafał Molencki, czyli dziekan oddziałów filologicznych z Katowickiego i Sosnowieckiego, reprezentuje Zakład Historii Języka Angielskiego. Jego zainteresowania naukowe to językoznawstwo historyczne, porównawcze, indoeuropejskie, składnia i semantyka historyczna angielszczyzny, modalność, gramatykalizacja oraz tłumaczenia maszynowe. Jest autorem licznych książek, artykułów i wszelakich publikacji na temat języka angielskiego i nie tylko. Więc oddaję głos panu dziekanowi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, właśnie wjechał pociąg z Warszawy Wschodniej i może na ten temat coś powiedzieć? Czy nie? Mają Państwo na ekranie temat referatu, tak? Czy to za dużo powiedziałem? Tak, jest to dla mnie debiut, bo na ogół wykładam po angielsku, ale teraz trzeba będzie mówić po polsku, ale dla znających angielski obrazki są opisane w języku angielskim. Więc parę słów o historii angielszczyzny, która kiedyś była bardzo nieważnym językiem, a teraz, jak wiemy, jest jednym z najważniejszych języków europejskich i światowych. Więc język angielski jest językiem germańskim, a zatem spokrewnionym z takimi językami jak niemiecki, holenderski, języki skandynawskie, a germański z kolei jest córką języka praindoeuropejskiego, który był używany, tam taki najbardziej różowy kolor na obrazku, mniej więcej między 4 a 3000 przed naszą erą, i między innymi języki słowiańskie, w tym polski jest, także polski jest dalekim kuzynem angielszczyzny. Proszę następny obrazek, i to jest pierwsze tereny języków germańskich, gdzie były używane południowa Skandynawia i północne Niemcy. Jak widzimy, Wyspy Brytyjskie jeszcze nie, proszę dalej. Tak, jeszcze dalej. To jest drzewo genealogiczne języków germańskich i proszę Państwa, to są języki germańskie w Europie dzisiaj. Niebieskie to skandynawskie, północno-germańskie, zielone to różne odmiany języka niemieckiego i holenderskiego, a pomarańczowy język angielski. Proszę dalej. I tak, proszę Państwa, tutaj jest mapa Danii i mogliby się Państwo zastanowić, dlaczego mówimy o języku angielskim, a dlaczego mamy Danię i północne Niemcy. Tak, strzałeczka tutaj pokazuje, niewyraźnie jest napisana, jest taka malutka kraina na Półwyspie Irlandzkim zwana Angeln i tutaj właśnie stąd się wzięli przodkowie dzisiejszych Anglików i były trzy główne plemiona germańskie Anglów, Sasów i Jutów, którzy w V, VI wieku wyemigrowali, tak jak dzisiaj wielu Polaków emigruje, do Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie był to kraj pusty, wtedy był zamieszkany przez Celtów, dzisiejszych Szkotów, Irlandczyków i Walijczyków. I te żółte tereny, czy jasnobrązowe na slajdzie, to jest pierwotne siedziby przodków dzisiejszych Anglików w Wielkiej Brytanii we wczesnym średniowieczu. I w zasadzie tylko na tym terenie język angielski był używany do XIV-XV wieku. Proszę Państwa, i jako taki czysty język germański, ale nastąpiła ważna zmiana w tym języku, mianowicie w XI wieku był podbój normandzki, dopłynęli Normanowie z Francji, tak, i narzucili swój język jako język urzędowy. To oczywiście miało wielki wpływ na język angielski, który w tym czasie zapożyczył około 10 tysięcy słów. I tutaj kilka takich przykładów, mamy parę słów. Te krótkie, jednosylabowe come, leave, get, deep to są słowa pierwotnie angielskie, germańskie. Natomiast te dłuższe słowa to są pożyczki z francuskiego, znaczące w zasadzie to samo. Arrive, depart, receive, profound. Akurat dobrze w kontekście stacji kolejowej. Normalny Anglik powie, że pociąg przyjechał czy odjechał, to jest the train has come, the train has left, czy coś takiego, ale w takim komunikacie, które czasem tu słyszymy też w języku angielskim, bo Katowice są stacją międzynarodową, tu różne pociągi międzynarodowe z Wiednia, z Budapesztu, z Pragi przyjeżdżają i słyszymy właśnie, i tam zawsze się użyje słowa, że the arrive, czyli the train from Vienna has arrived, albo it's departing from platform 3, czy coś takiego. Czyli w języku formalnym, urzędowym jest bardzo dużo słów pochodzenia francuskiego i proszę jeszcze dalej. Dzięki temu wzbogaceniu przez język francuski, język angielski stał się językiem iście międzynarodowym, a
sytuacja dwujęzyczna przyczyniła się do uproszczenia języka angielskiego, jego gramatyki. I proszę Państwa, to jest mapa właśnie użycia języka angielskiego na Wyspach Brytyjskich w XIV-XV wieku. To są te kolorowe, bardziej tak brązowe czy czerwone tereny, gdzie był język angielski, natomiast tereny zielone to były tereny używania wówczas jeszcze języków celtyckich, które do dzisiaj zresztą są używane i poproszę dalej, za chwilę o tym będzie. Tak, ale teraz wybiegnę troszeczkę do przodu, do XVIII-XIX wieku, kiedy Anglia staje się wielką potęgą i zakłada swoje imperium, różne kolonie. Kolonie, jak widzimy w Ameryce Północnej, takie jak Kanada i widzimy tu Stany Zjednoczone, ale tylko tak zwane wschodnie wybrzeże. Mamy prawie połowę Afryki anglojęzyczną, ważna kolonia w Azji, Indie, no i oczywiście Australia i różne wyspy na Pacyfiku, a także na Karaibach. I poproszę dalej. Tak, to jest właśnie teraz rozprzestrzenianie się języka angielskiego w tym okresie kolonialnym. Pierwotnie tylko na Wyspach Brytyjskich, a potem proszę zobaczyć, praktycznie nie ma kontynentu, gdzie język angielski by się nie znalazł, bo mamy i Falklandy tutaj na południu Ameryki Południowej i Karaiby i oczywiście Stany Zjednoczone, Kanada, liczne tereny w Afryce, Malaje, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej. Proszę dalej. Tak, i to jest mapa, gdzie pokazująca, gdzie używa się języka angielskiego, tylko są dwa odcienie języka niebieskiego. Te ciemne odcienie, proszę Państwa, to takie kraje, gdzie język angielski jest jako język pierwszy, gdzie dzieci się rodzą i mówią od dziecka po angielsku. Natomiast ten błękitny, jaśniejszy odcień to kraje, gdzie język angielski ma status języka nie obcego, tylko języka drugiego i o tym będzie też za chwilę. Poproszę dalej. Tak, i to są kraje, właśnie flagi tych krajów, gdzie język angielski jest językiem rodzimym. Pierwszym, jak widzą Państwo, mamy tutaj flagi, może rozpoznamy: Australia, Irlandia, Południowa Afryka, Szkocja, Anglia, Walia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, no i Wielka Brytania jako całość. Tak, i właśnie zaczniemy od tego, że okazuje się, że nie cała Wielka Brytania jest tylko terenem języka angielskiego. Są, proszę Państwa, pewne regiony Wielkiej Brytanii, gdzie nie mówi się angielskiego. Oficjalna nazwa kraju jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Wielka Brytania to ta duża wyspa, natomiast Irlandia dzisiaj jest podzielona. Południowa część wschodnia i zachodnia Irlandii to tereny Republiki Niezależnej Republiki Irlandzkiej, której zresztą prezydent po raz pierwszy od uzyskania niepodległości w 1922 roku, czyli prawie 100 lat temu, wczoraj odwiedził Londyn, spotkał się z królową brytyjską, także to było wydarzenie historyczne. Dokładnie wczoraj. Tak, i poproszę, tak, i proszę Państwa, tu mają Państwo podzielone. To, co nazywamy Wielką Brytanią, właśnie jest podzielone na żółtą Anglię, różowawą Szkocję, właściwie taką pomarańczową Szkocję na północy, różowawą Walię i zieloną Irlandię Północną. To są oddzielne krainy, interesujący się tylko, może wiedzą, że wszystkie te krainy mają swoje oddzielne reprezentacje. Nie ma reprezentacji dzięki naszej Wielkiej Brytanii, tylko jak gra na przykład Szkocja z Anglią, to jest to też międzynarodowe. I poproszę dalej. Flaga właśnie miejsca znana w Union Jack składa się z flagi Anglii Krzyż Świętego Jerzego, flagi Szkocji Krzyż Świętego Andrzeja. I to nam dało w 1606 roku pierwszą wersję flagi. Potem po przyłączeniu Irlandii mamy Krzyż Świętego Patryka i dzisiejsza flaga na samym dole to jest flaga brytyjska. Ale jak jest mecz Anglia-Szkocja, to kibice odpowiednio mają tę niebieską i biało-czerwoną flagę oczywiście. Proszę dalej. Dziękuję za... Proszę Państwa, skoro o flagach, to przeskoczę trochę do Stanów Zjednoczonych. Flaga Stanów Zjednoczonych nazywa się Stars and Stripes, czyli gwiazdy i pasy, bo to są, albo inaczej gwiazdami upstrzony sztandar. Proszę Państwa, to jest pierwsza flaga niepodległych Stanów Zjednoczonych, które były, mamy jeszcze ten element brytyjski, tak jak dzisiaj na fladze Irlandii, tej Australii czy Nowej Zelandii. I mamy 13 pasów.
na przemian biało-czerwonych, reprezentujących pierwotnych 13 kolonii, które się stały później pierwotnymi 13 stanami. I później, proszę Państwa, następna wersja flagi, proszę, tak, to jest 13 gwiazdek, bo pierwotnie było tylko 13 stanów. Później, jak Stany Zjednoczone się powiększały, to te gwiazdki sobie dochodziły i poproszę od razu dwa do przodu. Tutaj mamy flagi z różnych czasów, to współczesne, to już jest chyba 48 i współczesna będzie 50 gwiazdek. Tak. Jak Puerto Rico się dołączy, poproszę dalej, tak, to będziemy mieli pewnie jeszcze gdzieś musieli wcisnąć jeszcze jedną gwiazdkę, natomiast paski są niezmiennie pierwotne 13. I poproszę dalej, tutaj jest krótka historia, to są pierwotne Stany Zjednoczone, tylko widzimy tu blisko przy Atlantyku, a później terytorium Stanów Zjednoczonych bardzo się powiększało, poproszę następny. Tak, tu mamy kolejne te epoki, kiedy to się dołączało, pierwotny jest ten taki brązowy przy Atlantyku, później zostało w wyniku traktatu paryskiego dołączony teren zielony, a następnie żółty teren został zakupiony od Francji. Natomiast Floryda, a także te tereny były hiszpanojęzyczne, to wszystko, proszę Państwa, tutaj na zachodzie, Kalifornia dzisiejsza, to był Meksyk. I poproszę jeszcze jedną mapę, tak, i tu stopniowo, tutaj słabo widać, mamy daty. W każdym razie te tereny zachodnie zostały przyłączone do Stanów Zjednoczonych dopiero w czwartej, piątej dekadzie wieku XIX, czyli Kalifornia jest krajem, znaczy częścią Stanów Zjednoczonych, niecałe 200 lat i proszę się nie zdziwić, bo w Kalifornii nie wszędzie możemy porozmawiać po angielsku. Są tereny w Kalifornii, gdzie głównie się mówi po hiszpańsku. I proszę Państwa, jeszcze tak, no nie zmieściło się tutaj, więc mamy dołączoną Alaskę zakupioną od Rosji za 7 milionów dolarów. Teraz Rosjanie bardzo tego żałują, bo zupełnie inaczej wyglądałyby losy pewnie świata, gdyby Alaska nadal była rosyjska. Zresztą jeden tam, zdaje się, ostatnio w zeszłym tygodniu polityków rosyjskich nie tylko myśli o przełączeniu Krymu, ale również Alaski z powrotem do Rosji, a także Hawaje. Proszę dalej. I teraz, proszę Państwa, mamy angielski jako język drugi. I mamy różne odmiany, jak odmiana indyjska, hongkongska, malajska, singapurska, filipińska, nigeryjska, ogólnie wschodnioafrykańska, karaibska. O co chodzi, proszę Państwa? To były przeważnie byłe kolonie brytyjskie, Filipiny akurat amerykańskie. I problem był taki, że na przykład, nie wiem czy to będzie na następnym slajdzie, ale poproszę go, na wszelki wypadek, tak, tu mamy te, jeszcze te miejsca, gdzie są te odmiany się wykształciły. Chodzi o to, że na przykład Nigeria, kraj, gdzie się używa około 50 języków plemiennych, kiedy uzyskiwała w 1961 roku niepodległość, musiała któryś z tych języków wybrać jako urzędowy, nie można rządzić krajem używając 50 języków. Więc jakby był preferowany któryś język plemienny, to oczywiście ci inni byliby, czuliby się dyskryminowani, więc jedyną rozsądną decyzją było wprowadzenie języka angielskiego, czy kontynuację angielskiego jako urzędowego i tak te rządy właśnie tych krajów zrobiły. Poproszę dalej. A tak, a teraz wracamy na chwilę na Wyspy Brytyjskie, żeby pokazać, że nawet Wielka Brytania dzisiaj nie jest jednym i krajem jednego języka, bo oprócz miliona Polaków i miliona mniej więcej Azjatów w Wielkiej Brytanii są jeszcze Walijczycy. Czym ciemniejszy odcień zielonego, tym większy odsetek ludności mówiącej językiem walijskim jako pierwszym. Około 500 000 mieszkańców Walii dalej mówi po walijsku. Latem tam byłem, słyszałem kilkunastoletnich chłopców, jechali na rowerze, rozmawiali ze sobą nie po angielsku, tylko właśnie po walijsku w północnej Walii. Także tutaj mamy Walię i poruszę kolejny. To tylko taka ciekawostka, to jest najdłuższa geograficzna nazwa w Europie. Nazwa miasteczka właśnie jest dworzec kolejowy w miejscowości, przepraszam, nie znam tego języka, więc nie wiem, czy przeczytałbym dosłownie. Zaczyna się od Llanfairpwll, kończy się na Gogoch, ale to jest, właśnie pokazuje, jak trudny jest język walijski. I proszę dalej, o co by coś na pewno nie trzecim. Tutaj z kolei język celtycki, zwany gaelickim w Szkocji. Znowu, czym ciemniejszy odcień niebieskiego, tym więcej ludności mówiącym tym językiem, ale jest to tylko dzisiaj trochę ponad procent. 1%, 58 tysięcy ludzi, i to przeważnie ludzi starszych. Ten język umiera, mówi się 2-3 pokolenia i zniknie zupełnie. Nie
angielskiego wyprze zupełnie. I jeszcze będzie Irlandia, bardzo proszę. To jest mapa Irlandii sprzed 200 lat. Zielony to język celtycki, gaelicki. Żółty to teren języka angielskiego. I następna część pokaże Państwu właśnie, jak to się w XIX wieku z kolejnymi pokoleniami zmieniało. Dzisiaj większość Irlandii mówi po angielsku, tylko na tych zielonych terenach jeszcze słyszy się język gaelicki, który formalnie jest językiem urzędowym i pierwszym. I poproszę dalej. A to jest tabela krajów, gdzie mówi się językiem angielskim. Na pierwszym miejscu, nic dziwnego, Stany Zjednoczone. Ponad 250 milionów ludzi, ale nie wszyscy. Jest około 40 milionów Amerykanów, którzy nie mówią po angielsku, tylko na przykład przede wszystkim po hiszpańsku albo po polsku w Chicago czy na Greenpointie w Nowym Jorku i różnymi innymi językami. Drugi pod względem liczby użytkowników języka angielskiego kraj to Indie, potem Nigeria, potem dopiero Zjednoczone Królestwo, czyli kraj, skąd ten język się wywodzi, Filipiny, Kanada, Australia i tak dalej. I proszę kolejny. I tu właśnie mamy to, o czym już mówiłem. Mamy mapę Indii i mapę Nigerii. Te kolory oznaczają różne języki lokalne. W tej sytuacji oczywiście należało wybrać albo któryś z tych języków, licząc na rozruchy użytkowników innych języków, albo wybrać język angielski i tak się stało. A tak przy okazji porównałem też słonia indyjskiego ze słoniem afrykańskim. Jak widzimy, przede wszystkim chyba uszy większe, no i w ogóle chyba większe zwierzę, ale to są dwa różne gatunki tego zwierzęcia. I poproszę dalej. Proszę Państwa, w tej chwili wydaje nam się, że mamy ten globalny angielski i zaraz główny temat dzisiejszego mojego krótkiego wystąpienia to jest dlaczego angielski na razie, a nie inne, ale proszę Państwa, nie tylko angielski jest językiem światowym. Coraz częściej się słyszy, że język hiszpański lub chiński mogą odebrać rolę języka światowego językowi angielskiemu. Tutaj te język hiszpański to oczywiście Hiszpania, były kilka kolonii afrykańskich, ale przede wszystkim Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i również coraz więcej użytkowników Stanów Zjednoczonych. Zakłada się, że w roku 2050 około dla 40% mieszkańców Stanów Zjednoczonych językiem pierwszym będzie język hiszpański, gdyż przyrost naturalny w rodzinach hispanojęzycznych jest bardzo duży. Typowa rodzina hispaników tak zwanych ma 6-7 dzieci, natomiast anglojęzyczni mają 1-2 dzieci lub w ogóle. No więc także sytuacja pod koniec tego stulecia może być zupełnie inna i kolejny obrazek pokażę Państwu, że chiński to nie tylko Chiny, ale właściwie cały ten region na południe od Chin, a także mamy liczne grupy Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, we Francji i tak dalej. I drodzy Państwo, wygląda na to, że obecnemu rządowi chińskiemu bardzo zależy na propagowaniu swojego języka, przeznaczają miliony dolarów co roku na nauczanie języka chińskiego w całym świecie. Uczymy go również w naszym uniwersytecie, o czym za chwilę. I poproszę kolejny slajd. Właśnie, XXI wiek moim zdaniem to jest ciągle jednak jeszcze epoka języka angielskiego. Jak wiemy, dawniej było inaczej. Kiedyś to była łacina, potem był francuski, teraz angielski. Dlaczego? Oczywiście jest to przede wszystkim związane z pozycją, siłą polityczną, pozycją gospodarczą, kulturalną i wojskową Stanów Zjednoczonych, które są dzisiaj no, silnym supermocarstwem. Także nawet nie tyle Wielka Brytania, co właśnie rola Stanów Zjednoczonych. Tak, i jak wiemy, większość produkcji filmowych, tak zwanej popularnej kultury powstaje w Stanach Zjednoczonych, a zatem idzie język. Angielski jest językiem właśnie teraz wygodnym. Zaczął się jako język germański gdzieś tam w niektórych regionach Wielkiej Brytanii tylko, ale dzięki tym wpływom języków innych, przede wszystkim francuskiego, ma bardzo międzynarodowe słownictwo, w związku z tym Hiszpanie, Francuzi mniej więcej rozumieją angielski, nie ucząc się tego języka. Język angielski w porównaniu z innymi językami ma bardzo prosty system gramatyczny, który jest bardzo łatwy do opanowania. Stał się on dzisiaj językiem wszystkiego, tu mam wyliczone, biznesu, handlu, komunikacji międzynarodowej, porozumiewania się międzynarodowego,
mas mediów, kultury popularnej, mody, muzyki, sportu, nauki, techniki komputerowej i tak dalej. I tutaj on dominował i jak widzimy w tych zwłaszcza dziedzinach słownictwo angielskie jest używane w wielu językach, jak wiemy w języku polskim tutaj mamy setki czy nawet tysiące słów angielskich. I poproszę jeszcze raz, teraz właśnie troszeczkę promocji uniwersytetu czy innych miejsc. Proszę Państwa, gdzie się w takim razie najlepiej nauczyć języka angielskiego czy innych języków i jak to zrobić szybko? Proszę Państwa, taki mit, czy każdy może się nauczyć języka obcego, bo niektórzy twierdzą, że nie umieją, nie mogą, nie potrafią. Bzdura. Każdy się może nauczyć każdego języka, jakieś tam oczywiście predyspozycje można mieć, ale nie ma możliwości, żeby się języka nie nauczyć, jeśli musimy. Tylko albo musimy obiektywnie, jak wyjedziemy do jakiegoś kraju, albo musimy subiektywnie, musimy sami chcieć. Trzeba się uczyć systematycznie i poproszę teraz pokażę, gdzie się można uczyć. Na przykład w Anglii najlepiej pojechać na uniwersytet, ale to jest kosztowne. Wiele osób nie może sobie na to pozwolić z różnych względów, ale można na przykład w Cambridge, albo jak nie w Cambridge, to poproszę następny slajd, to można w jakiejś szkole językowej, jest ich bardzo dużo. Problem jest tylko, że to też trochę kosztuje, bo trzeba 2-3 razy w tygodniu chodzić, nie każdy może, no różne rzeczy się dzieją, ale jest taka możliwość, gdzie dalej można się uczyć języka obcego. Przede wszystkim w domu, z podręczników, samouczków, taśm, czy raczej dzisiaj płyt, na których są kursy nagrane. Bardzo dużo tych rzeczy jest dostępnych i to jest praktycznie za darmo. I robimy sobie to wtedy, kiedy chcemy, tylko dobrze to jest robić 15-20 minut co dzień, a nie 3 razy w miesiącu po 3 godziny. Proszę dalej. Tak, można się uczyć właśnie z internetu, są różne kursy online. Tutaj jakiegoś jednego szczególnego nie polecam, ale jest mnóstwo ich do dyspozycji, wygooglować wystarczy i proszę. Kolejny raz. Można oczywiście w szkole i tutaj teraz jest pora taka, że zdaje się, że uczniów tu mamy niewielu, bo uczniowie są w tej chwili, powinny być w szkole, ale bardzo wiele osób, które chodzą do szkoły, potem bardzo żałują, że nie nauczyły się języka, kiedy była ta możliwość, tylko tego żałują potem, ale jak tu mamy rodziców, to zachęcajcie Państwo Wasze dzieci, żeby się uczyły przede wszystkim w szkole. I poproszę dalej. Można oczywiście w Uniwersytecie Śląskim, ale to już tak profesjonalnie. To jest nasz nowy budynek, gdzie się mieści między innymi anglistyka, ale również romanistyka i slawistyka. Wszystkie języki obce są w tym nowoczesnym budynku zbudowanym za fundusze europejskie 6 lat temu. Także tutaj. I proszę Państwa, proszę dalej. Tak, tu właśnie mamy różne zdjęcia, gdzie nasze kabiny dla profesjonalnych już kształcimy profesjonalnych tłumaczy. Także mamy nowoczesny sprzęt i poproszę jeszcze. Tak, poza tym właśnie też wychodzimy naprzeciw. Dzisiaj angielski to może być trochę za mało. To jest oczywiście podstawa, żeby mówić, bo jest to język światowy, jak mówimy. Ale właśnie. Można się łączyć angielski z arabskim, angielski z chińskim, angielski z japońskim. Zanim tutaj do Państwa przyjechałem, dzisiaj mamy właśnie tam w Sosnowcu spotkania bliskowschodnie. Przyjechał radca ambasady Japonii, także już od świtu gdzieś tam coś tam działamy. I w tej chwili jest cały dzień w Sosnowcu właśnie daleko wschodni, przepraszam, czyli Japonia i Chiny głównie. Tutaj widzą też Państwo, na germanistyce mamy też możliwość uczenia się języka szwedzkiego, także w zasadzie wszystkich ważnych języków w Sosnowcu się możemy nauczyć. Serdecznie Państwa do tego zapraszamy. Zdaje się, że to ostatni slajd, ale nie jestem pewien. Tak, tylko jeszcze właśnie na to wam przypomniał. Język angielski, tam gdzie ta strzałka, tam się zaczął, w południowej Danii, mniej więcej 1600-1700 lat temu. I proszę dalej, tak. Potem tylko do końca XVI wieku był na tym czerwono-brązowym terenie i teraz będzie mapa, gdzie się używa go dzisiaj, na tych wszystkich zielonych terenach i to właściwie chyba tak wszystko. Bardzo chciałem Państwu podziękować. Dziękuję. Czy jeszcze zapraszam na scenę? Chciałam bardzo podziękować panu dziakonowi za bardzo ciekawy wykład, za inspirujące wystąpienie. To jest taki drobny podarunek.
u nas jako od samorządu. Bardzo dziękujemy za wniesienie wkładu w popularyzację nauki. Również bardzo dziękuję. Gromkie brawa!